Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Wiedźminie 3, Dziki Gon. Chyba jeszcze jest nadzieja. Odnalazłem na swojej mapie zielarza i później sprawdziłem w necie, czy to na pewno jest ten zielarz, w sensie zielarka. I tak, okazuje się, że jak najbardziej. Wow, 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 co to było? Jakby nagle się pogoda zmieniła, delikatnie. Nie, i wyznaczyłem sobie odpowiedni znacznik, mam nadzieję, że nie będę musiał starego save'a wczytywać. No ale teraz już mamy nauczkę na przyszłość, jakby co, że nawet przed zbadaniem gniazda gryfa trzeba robić odpowiedni save sobie. No ale dobra, myśliwy jakby co. Jeszcze pozostaje kwestią sporną, póki co skupiłem się na zielarce tylko. No jeszcze doszły do mnie słuchy, że podobno u niej jest jakieś zadanie dodatkowo. No kurde, jakby mnie to miało pominąć. No proszę, nie, no nie róbcie mi tego, no chciałem się cieszyć pełnią tej gry. No a bez tego questa to już nie będzie pełnia, niestety. Ale co, tylko dlatego, że biegałem tutaj? Dobra, bierzmy wszystko. W końcu zielarka tutaj mieszka po drodze. Ej, kurde, od cholery ma wszystkich możliwych składników do eliksirów. Jasny gwint, dobra, widać. Zielarka pełną gębą. Wszystko wygara. Kurde, na potęgę. No, aż do zwisu konsoli. Od przeciążenia. Nie, 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 spokojnie. Jeszcze ani razu mi się autentycznie chyba nie zdarzyło, żeby konsola zawisła totalnie. Dobra, powiedzmy, że tyle starczy. Jest i to Mira. Tak? Jaka jest twoja historia? Powiedz mi coś o sobie? Jaka jest twoja historia? Bo co mało bym jej nie poznał. Smutna. Kojarzysz świątynię Melitele Velander? Czy kojarzę? Nie zliczę, ile razy tam byłem. Ile razy matka Neneke zakładała mi szwy. Musieliśmy się mijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Ale miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Prawda. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę, nowicjuszkom wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię. Spędziliśmy cudowne lato, a potem... On rzucił mnie. Ojoj, Neneke nie chciała biedna. Mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu. Ot, cała historia. Czy nieudany romans za młodu? No choć w sumie lato udane podobno. Znałaś tu... Jakąś Klarę? Słuchaj, znałaś tu w okolicy jakąś Klarę? Czy znałam? Mało powiedziane. Klara była moją przyjaciółką. Jedyną bliską mi osobą w całym Białym Sadzie. Do czasu, aż jej mąż Volker pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę. Założył w lesie drugą osadę. No tyle to wiedziałem. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale... Sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie. Coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda? Sporo tu nie. Ale żeby tak zabić za słowa? W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej. Wystarczy popytać, ale żeby nie kończyć tak łzawo, masz na pociechę. Ej, za to tylko, że zapytałem? Co ona mi dała? Wiesz, myślałem, że tak mnie będzie obczajać. Ej, saletre! Dobrze, super, to jest potrzebne do petard. Owoc berberki 8 razy, płatki zimejki, czyli ogólnie cały zestaw rzeczy. Ano, cześć. Co jest grane? To Mira. Kto to jest? Czy ona w ogóle jest poraniona przez gryfa? A teraz już tak, okej, dobra. Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Ale wiem przynajmniej, że jakiś quest mnie nie pominie. W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. A przez chwilę chodziła, jak gdyby była zdrowa. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak,
spokojną śmiercią pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. No ale chyba to jest warte ryzyka, prawda? Albo gdzie jest opcja wyboru, daj jaskółkę, albo coś? Nie no, pogadajmy najpierw o handlu. Coś się znajdzie. Co ma? Jakieś nowe receptury? Może mikstury? Nie ma o proszku szmaragdowego, a szkoda. Biała mewa, krasnoludzki spirytus, odwar z trola i odwar z południcy. Nie, dobra, ale czy ja coś mogę jej może sprzedać na przykład? No wszystko, co wiąże się z alchemią z grubsza. No ale na pewno mutagenu za 5 koron nie sprzedam. Nie, 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 nie. Nie ma opcji, bywaj. Bywaj. Dobra, przynieś eliksiry i zielarce. No już mam jaskółkę. No właśnie, ale czy to zadziała? Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm i jej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. No dokładnie, Geralt, tu się zgadzamy. Się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. I co tym razem? Naprawdę czuję się obdarowywany co chwilę przez nią. Nie, ale dobrze, że nie ominęliśmy zdania na łożu śmierci, bo wszedł dzięki temu trzeci poziom. I wiecie, co to oznacza? Wreszcie mogę zmienić kubraczek na ten właściwy. No, o 10 pancerz lepszy w porównaniu z tym, co mam. A wygląd? No, troszeczkę lepszy tylko, jeżeli w ogóle. Ej, ale jest naprawiony, tak? Moment, moment. Tak, na stówkę. No i świetnie. Ale wiecie, co to jeszcze oznacza? Kolejny punkt do przyznania. Ej, składniki mutagenne mogę mieścić w odpowiednich polach, aby otrzymać premię do cech postaci. I mam 2 już. To czemu tego wcześniej sobie nie wrzuciłem? Nie no, tutaj niech będzie to, co było. Czyli to. W tym miejscu. A mutageny. Moc znaków oczywiście. Jedyny możliwy dostępny slot. Jak? Co, co, co? Jednak no. Dobra. O cholera. Czyli jeżeli połączymy odpowiedni kolor mutagenu z odpowiednim kolorem umiejętności, czy tam znaków, walki, alchemii, czy umiejętności pasywnych, to będzie mieli większy bonus. Dobra, łączy się jak najbardziej z moim Igni. No to zostawmy, ale teraz tak. Jeszcze jeden. No to już rzuciłem do Irden, ale mógłbym też rzucić do Ardu. No, albo pojechać już w strumień ognia, faktycznie. No i wtedy dodatkowa premia jeszcze. Zamiast 500, powiedzmy. No. Weźmy. Już 7 punktów wydałem w tej kategorii. Tutaj 0, tutaj 1 raptem. Tutaj też 0, kurde. A się dziwisz, że słabo walczę. Ej, dobra, to muszę gdzieś jeszcze wrzucić, więc może zamiast tych 500 punktów żywotności jednak będzie jeszcze większa premia, jeszcze większy bonus. No i patrzcie, już jesteśmy w 1/4 trzeciego poziomu, czyli jeszcze naprawdę niewiele, 75% tylko i poziom czwarty. Ej, olej przeciwprzeklętym. Okej, więcej podarków niż myślałem. Ej, i spotuj krwi. Jakaś książka. Przeczytajmy może od razu, bo później zapomnę i znowu będę szukał.
Nowy wpis w bestiariuszu. Między światem widzialnym i niewidzialnym rozpięta jest zasłona. Sprawia ona, że żywi nie widzą umarłych, a umarli nie widzą żywych. Niektórzy czarodzieje potrafią przebić zasłonę i porozumieć się ze zmarłymi, albo wezwać ich na krótki czas do światła pod słońcem. Sztuka ta nazywana jest nekromancją. Również umarli mogą przebić zasłonę i przedostać się do świata żywych. Nie kieruje jednak nimi, jak u nekromantów, wola i rozum, ale bezrozumna potrzeba. Potrzebę ową wywołuje silne uczucie, jak żal, tęsknota lub gniew. Bardzo często przekaźnikiem tej emocji jest materialny przedmiot związany z danym uczuciem i ważny dla umarłego. Przedmiotami takimi bywają obrączki ślubne, ulubione zabawki czy narzędzie zbrodni, od którego zginął przybywający za zasłony. Okej, to już wszystko wiedziałem na temat upiorów wcześniej, bo spotkałem takiego osobiście. Też południcę upiora jeszcze zwykłego. Kurde, w ogóle jestem dużo mądrzejszy niż podejrzewają teraz w tym momencie Redzi. Morowa dziewica. Ej, a tej to nie widziałem. To oczywiście w upiorach. No jest, taka wariacja na temat południcy. Tylko, że południca w sukni ślubnej. Chorzy majaczyli coś o pokrytej parchami i liszczajami kobiecie, wokół której biegały oszalałe szczury. Uspokoili się po podaniu wyciągu z Zulka i Maku. Zapiski Joachima von Gratza, szpital Wilmeriusza w Nowigradzie. Wedle niektórych podań w miejscach objętych epidemiami widuje się czasem ducha przypominającego z wyglądu ciężko chorą, rozpadającą się na kawałki kobietę, której towarzyszy orszak szczurów. Nie wiadomo, czy przynoszą one zarazę ze sobą, czy też tylko ciągną ku niej niczym ćmy do światła. Wiadomo za to doskonale, że lubują się w zadawaniu bólu i cierpienia, w ludzkich jękach i krzykach. Istnienie morowej dziewicy jest przez wielu poddawane w wątpliwość, jako że w całej historii tej części kontynentu na przestrzeni 5 wieków zanotowano dotąd jedynie 2 przypadki pojawienia się tych istot. Obydwa powiązane z trwającymi wówczas epidemiami. Trudno orzec, czy te zjawy były ich przyczyną, zostały przez nie w pewien sposób przyciągnięte, czy też narodziły się w ich wyniku. Jak wskazuje nazwa, duchy te mają zawsze żeńską postać, choć nie wiadomo, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Spekuluje się, że podobnie jak w przypadku innych widm, do ich powstania przyczynia się potężny ładunek emocjonalny, powiązany dodatkowo z określonymi okolicznościami śmierci danej osoby, w tym przypadku z poprzedzającą ją długotrwałą bądź niezwykle bolesną chorobą. Coś jeszcze? Aha, ostatni paragraf. Niewiele wiadomo o sposobie walki z morową dziewicą, jednak można przyjąć, iż posiada ona wiele cech charakterystycznych dla innych zjaw i upiorów. Niebezpieczeństwo, jakie sobą prezentuje, jest prawdopodobnie znaczne, choć wiedźmiński immunitet powinien przynajmniej uchronić przed zarażeniem się przenoszoną przezeń chorobą. Okej, czyli normalnie ludzie umierają wskutek choroby, kiedy spotkają się z morową dziewicą. Wiedźmin ma szansę ujść z tego cało. No okej, okay, jeszcze wypadałoby sprawdzić myśliwego, nie sądzicie? Kurde. Znowu będę musiał posiłkować się internetem, bo nie wiem, gdzie on jest. Ale chyba, że... jest już zaznaczony na mojej mapie. No bo zielarka już miała swoje oznaczenie. Myśliwy. Tu mamy kamień szlifierski. To nie to. Spalona wieś. No tutaj na pewno go nie znajdziemy. To jest jakby co gniazdo potworów. Można je wysadzić za pomocą petardy. Tutaj kolejny znak. Kolejny znak. No nie no, myśliwego chyba nie mam. No ale też tutaj nie byłem. A może i byłem? No tu na pewno nie. Strzeżony skarb. No już tam chyba zawitałem, skoro już to wyskoczyło na mapie. No ale znaki zapytania też jeszcze są, jakby co. Ej, dobra, wybaczcie, ale serio, rzucę okiem szybko w internet, gdzie mogę zastać tego myśliwego. Może jednak cudem uda nam się nie pominąć totalnie niczego. Ale wątpię. No dobra, kochani, dowiedziałem się tylko tyle, że myśliwy Mysław ma chatkę swoją na południu wioski, więc skoro nie tutaj podejrzewam, to pewnie tu, bo dokładnej mapy nie znalazłem. No ale też, kurczę, podejrzewam, że to się po prostu nie uda, no bo... Ej, kurde, moment. No, tutaj.
No niestety to już jest odznaczone jako niezrobione. Cholera, ale czyli jeżeli było trofeum za zrobienie wszystkich zadań, to już mi kurde przepadło. No ale dobra, trudno. Skoro to jest odhaczone jako anulowane, to wydaje mi się, że no niestety on nie uruchomi się to zadanie po prostu. No dobra, skoro znak jest wyznaczony. Płotka również jest, choć troszeczkę na nią musiałem poczekać, nie wiedzieć czemu. A się zbierałeś, Grant, jakbyś nie wiedział z której strony do konia podejść. Nie no, to trzeba jechać tu. Może się uda. Nie no, serio, ja trzymam kciuki, no bo dziwny myśliwy, no to brzmi fajnie. Zwłaszcza, że przecież Polacy piszą teksty dla tych myśliwych. Dla Misława, czy Mysława. Dobra, no zejdź proszę, Geralt już. No, to jesteś ty. Dobry, dobry. No, ale Witajcie. tak jak sądziłem. Dobry, dobry. Quest nie jest możliwy już do wykonania, przynajmniej ta jego część. Chyba, że... No. No nie ma co pukać, on tutaj siedzi, cholera, no szkoda. No, no nie mówcie, że coś w tym stylu, żebym zapukał, aby... I wtedy dopiero musiałbym je wpuścić do środka. I po rozmowie dopiero by się okazało, co i jak. No, albo może bym go nie zastał w domu. No nie, no kurde, szkoda. Ale nie wygląda na aż tak bardzo dziwnego. Witajcie. Dobry, dobry. I nawet miło Witajcie. usposobiony. Dobry, dobry. Nie no, chyba pora zawalczyć z gryfem. No trudno, część przepadła. No ale co zrobić? No cholera, nie mogłem tego wiedzieć po prostu. Zresztą nie dali mi możliwości w ogóle pójść porozmawiać z Mysławem. Cholera. Nie wiem czemu, może dlatego, że odkryłem gniazdo wcześniej, no ale to zrobiłem w jednym z pierwszych odcinków, no co wy, kurde. Mam najpierw robić główne questy, a później poboczne dopiero? No w sumie tak przed główną walką. Na przykład, bo zawsze jest jakaś główna walka, powiedzmy kluczowe wydarzenie. I do tego do momentu doprowadzać, robić tam pauzę, robić wszystkie poboczne i później dopiero. Bam, zadanie główne, dokończyć. Ej, tak będziemy robić, no to jest lepszy sposób, ale okej, ale tymczasem gryf. Tylko kurczę, może w ten sposób jednak. No, płotka może jest płotką, kiepsko się z niej walczy, ale jednak jest szybka. No i ma sporą wytrzymałość też przy okazji. Ej, właśnie, a skoro już jesteśmy koło kowala, może tak, Rozmowy. sprzedajmy to i owo. Witam, stałek. Tak, ale jesteś gorszym rzemieślnikiem od Chciałbym, tego żebyś z coś dla mnie Nowigradu. zrobił. Pfu! Z Nilfgaardu oczywiście, sorry. Nie ma tu rzeczy lepszych dla mnie. No, kiepski z niego kowal tak naprawdę, ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi o naprawę wszystkich moich rzeczy. O ile mnie stać oczywiście. Nie no, póki co utrzymuję je w dobrym bardzo stanie, więc koszty napraw nie są wysokie. No i tak opłaca się robić, ale no przez to musisz co chwilę praktycznie jeździć do kowala i wszystko naprawiać. Nie, czyli okej, to mógłbym sprzedać za 28 koron tylko, albo rozebrać na części. I co bym wtedy dostał? No, czy to mi się bardziej nie opłaci? Oj tak, oczywiście, że bardziej się opłaci. Zdecydowanie. Dobra, bierzemy to. Okej, resztę zostawiam. Naprawdę niepotrzebne, ale jeszcze wiecie co? Mimo wszystko rzućmy okiem do sklepu, bo może będzie chciał coś od nas kupić. No ja od niego nic, chyba że torbę dla konia zwiększającą wytrzymałość jest tutaj. Końskie juki. Nie, nie, pojemność juków wierzchowca tylko zwiększa. Tutaj jest wytrzymałość konia. No ale siodło już mam. Ile to kosztuje? 186 orenów. Nie! Nie. Prędzej uzbieram kolejne 500, czy ile tam było trzeba na Dobra. szmaragdowy pył. Żeby zrobić sobie jeszcze żelazny miecz z cechu żmij. Oczywiście wiedźmińskiego cechu. Dobra, to nie jest daleko. Można się przebiec. Skacząc nad Ho! głowami strażników. Hey! No dobra, prawie. A, bo do Wesemira już. No, okej, dobra, jestem gotów zapolować. Tak? W czym rzecz? W sprawie Gryfa. Zająłem się tym zleceniem na Gryfa. No i? Co to było za rozwiązanie ekranu? No mam tutaj wszystko, pora zastawić pułapkę. Nie ma co Niestety, dłużej zwlekać. z Teraz Mysławem rozejrzyjmy się, gdzie się nie zastawić pułapkę. rozmówiłem. Ja już mam swój typ.
Po drugiej stronie rzeczki są takie pola i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Bestia z białego sadu. Ale przygotowa się do starcia z gryfem. Uważ, eliksir grom. Mam recepturę na grom. Mam, ale brakuje mi niektórych składników do alkahestu, ale na szczęście alkahest nie jest mi teraz potrzebny, chyba. Poza tym widzę, grom świeci się na zielono. Więc jest możliwy do wykonania. Jak dobrze. Dobra, ile łyków z niego? I w ogóle co robi grom? Grom chyba zwiększa siłę ataku. Oho! Dobra, i to mi pasuje. Weźmy ekwipunek. I może zamiast surowego mięcha. Na przykład, o to jest co? Olej przeciw upiorom. Gryf nie jest upiorem. Jest puszczyk. Przyspiesza regenerację wytrzymałości. No będziemy walczyć w nocy. Kot też by się przydał. Ale nie, jednak... Ej, kurde, gdzie jest mój grom? A tutaj, na samym początku pewnie. Okej, okay, zamiast mięcha mamy jeszcze jaskółkę, ale tylko dwa łyki z trzech. Ale powinienem być w stanie dać sobie radę. Raczej, nie inaczej. Dobra, na dół aktywujemy grom, na górę jaskółkę. Zresztą to widać. No i mam jeszcze dwie petardy oślepiające, to jakby co tylko. Okej, daleko to to. Cesarz nas poprowadzi prosto na Nowigrad. No, Nowigrad to stolica, podejrzewam, tak? Albo po prostu jakieś miejsce daleko wysunięte na północ, bo wtedy, kiedy zdobędą Nowigrad, to zdobędą całe północne krainy. Nie, dobra, zrobię sobie save'a teraz w tym momencie, dla bezpieczeństwa. Ale widzicie, no, w RPG-ach zdarzają się takie sytuacje, gdzie jakieś questy przypadkiem zupełnie się pomija. No, w Knights of the Old Republic też mi się to zdarzało, bo najpierw biegałem, wszystkie zadania poboczne, a później niestety na coś się okazywało, że już czasu nie starczy, albo coś zrobiłem już zbyt wcześnie. Coś tam odnalazłem, z kimś pogadałem, wiecie jak to bywa. Kogoś zabiłem, no. Choć zawsze starałem się podążać drogą Jedi, jeżeli chodzi o Kotora. W sumie w dwójkę też grałem. W sumie przed jedynką. Najpierw dwójkę, później jedynkę, tak było w moim przypadku. No i w sumie chyba dobrze. To to jest ta dobra kolejność. No bierz to. Biały mitr? Mirt, kurde! Nie lubię popełniać błędów. A może po prostu nie będę mówił na głos, co biorę, tylko po prostu bierz te krzaki. Bierz to zielsko. Okej, naprawdę niedaleko już jesteśmy. No jest tutaj mała rzeczka, o której Vesemir wspominał. Wow, moment. Wciskając raz, wciskając, trzymając. Okej, to była dobra zamiana, chyba zamiast tych 500 punktów żywotności. Jeszcze teraz wbiję kolejny poziom i kolejny slot, więc to 500 punktów będzie mogło wrócić, a ja sobie wrzucę w Igni. A może Wart? Więc trzeba kiedy się uruchomi drugi slot na Mutagen. Ale co? Jest, czy ja jestem gotów? Jakby co w trakcie walki mogę się napić. No dobra. To do usłyszenia w kolejnym odcinku, kochani.